Hej ludziska, Simonko z tej strony Mez, witam was serdecznie w kolejnym vlogmasku, a dzisiaj w sumie taki nietypowy będzie vlogmas, bo podsumuję moje wrażenie z cyberpunka. Dzisiaj, jak wiecie, bądź też nie wiecie, bo nie każdy może był na strumyku, ukończyliśmy główny wątek, czyli wątek fabularny cyberpunka. W chwili obecnej mam jakieś 41,5 godziny przegrane, gdzieś tam trochę pobocznych rzeczy porobiliśmy i tak dalej, ale dzisiaj dociągnęliśmy do końca główną fabułę. Nie robiłem na razie żadnych innych zakończeń, tylko to jedno oryginalne, czyli jutro prawdopodobnie jeszcze jedno sobie zobaczymy zakończenie i wrócimy dalej do robienia pobocznych. Resztę zakończeń sobie zostawię na inne ścieżki, czyli na Nomada i na Streeta, więc i tam w sumie to wszystko sobie ładnie dogramy. Natomiast dzisiaj, znaczy w sumie dzisiaj teraz podsumowuję sobie całość, jeśli chodzi o cyberpunka, także nie zwlekajmy, tylko zaczynajmy. No właśnie, cyberpunk, jak wiecie, pełen bugów, glitchy i tak dalej. Jedni mają większe problemy, drudzy mają mniej. Ja na szczęście, czy szczęście w nieszczęściu, nie miałem zbyt wielkich problemów z cyberpunkiem, więc zaliczam się do tych szczęściarzy, którzy mogli troszkę na spokojnie ograć sobie cyberpunka bez, tak jak mówiłem wcześniej, większych problemów i te glitchy, chociaż niektóre były przekomiczne i nadal w sumie są niektóre. W pewnym momencie na pewno gdzieś tam z całego obrazu fabularnego na samym początku jeszcze troszeczkę to wybiło, ale no po prostu no uśmiałem się tak czy siak, więc Redsi nadal patchują. Dzisiaj w sumie wyszedł nowy patchek oznaczony wersją 1.0.5, więc trochę tam rzeczy poprawiali. Gra coraz bardziej stabilnie chodzi, przynajmniej dla mnie chodzi bardziej stabilnie, więc tak to się układa. Tak, ale będę na pewno czekał, jak ukończę resztę pobocznych rzeczy, aż połatają i wtedy pewnie uruchomię się z kolejnym ranem, ale to tak mówię, pewnie nie wiem, następny rok pewnie, może koniec, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie w planie. No bo mówię, w chwili obecnej wypuścili cyberpunka, który no nie był zbyt dopracowany, zwłaszcza na konsolach z tego co słyszałem i czytałem, bo tam to w ogóle praktycznie nie grywalne. Mówię tutaj o starej generacji konsol, czyli PS4 i Xbox One jeszcze, więc tam spore zawirowania i trochę PR-owo upadli. To też gdzieś tam się odbiło na giełdzie akcji, więc no to jest to rzecz naturalna. Natomiast miejmy nadzieję, że to wszystko będzie spatchowane tak jak trzeba za jakiś czas. Moje uczucie jest takie, że powinni jeszcze raz przełożyć to premiera, bo przynajmniej nie wydłużać ją tam gdzieś tam parę miesięcy, tylko po prostu walnąć, powiedzieć sorry, ale nie daliśmy rady, przedłużamy premierę i to się odbędzie w następnym roku, więc moim zdaniem to by było najlepsze, nie? Bo tak jak niektórzy mówili, że im dłużej popracują nad tą grą, tym bardziej będą mogli ją udoskonalać. No tutaj a pytanie właśnie, z jakiej strony były te naciski, nie? Że tak szybko to opublikowali, nie wiem, czy im kasa się kończyła, czy co, ciężko mi powiedzieć. Natomiast tak, gameplay soczysty, fabuła soczysta, przynajmniej na to zakończenie, które ja miałem, jeśli widzieliście. Mówię, generalnie jest 7 zakończeń, więc zostało nam jeszcze 6 i w poniedziałek jeszcze jedno sobie obadamy, więc będziemy mieli 5, jeśli się uda. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w praniu. No i naprawdę soczyście się gra, pomimo tych bugów, no chyba, że ktoś ma tam jakieś mega upierdliwe, to wiadomo, że się soczyście nie będzie grało, ale dla mnie się grało mega, mega, mega spoko, soczyście i tak dalej. Będziemy się zagłębiać dalej jeszcze na pewno cyberpunka. Jeśli miałbym oceniać cyberpunka w chwili obecnej, no to takie 7,5. Z racji tych glitchy i jeśli się pozbędą tych wszystkich rodzajów bugów, glitchy i tak dalej, to na pewno bym dał 9. Nie badałem jeszcze całej reszty innych zakończeń, więc ciężko mi powiedzieć, natomiast i tak syto, 9 na 10 moim zdaniem z mojej strony to by było mega, mega wypas, natomiast mówię, w chwili obecnej 7,5.
I taka jest moja ocena. Ale mówię, to większość tego jest obniżona ze względu na te różnego rodzaju bugi, licze i tak dalej, brak optymalizacji. No mówię, ale to na pewno i liczę na to, że to będzie z czasem bardzo mocno podkręcone i że te wymagania, które ogłosili w sumie, że faktycznie będzie to tak chodzić na takich jak trzeba, nie? A nie takie sztuczne te wymagania są, że tak powiem, nie? No bo też się w sumie troszeczkę zdziwiłem, jak opublikowali te wymagania, mówię, kurde, to na ultra będę cisnął, no tak nie do końca te ultra. No, także, no strasznie to im troszeczkę wyszło pod tym kątem. Niemniej tak wygląda moja ocena, tak wygląda moje podsumowanie. No bo mówię, musicie zagrać, ja za dużo nie chcę też zdradzać, bo dużo mogło być spoilerów, dlatego też za wiele wam nie powiem. Co jeszcze mogę w sumie powiedzieć, tak się właśnie zastanawiam, co jeszcze mogę wam powiedzieć, kurczę, ten, no bo mówię, no sam gameplay jest naprawdę miodny, kurczę, jeździ się spoko, pomimo że dupą nieźle tam, nieźle mota, zwłaszcza na autach, a strzelanie jak strzelanie, no strzelanie, no to wiadomo, jest dosyć płynne, niektóre celowniki są chociaż te takie trochę moim zdaniem okropne, ale to mówię, to kwestia pewnie gustu, chociaż ten jeden celownik mi się chyba zbugował w pewnym momencie, bo chyba powinien coś widzieć, a widziałem czarne, bo w ogóle nic nie było widać, więc prawdopodobnie może być bug. No więc także tak to w sumie chyba wygląda, nic więcej nie mam tutaj do dodania. Mam nadzieję, że osoby, które mają problemy, szybko wrócą do Cyberpunka, bo naprawdę jest do czego wracać, bo jest naprawdę syty. Także dzięki wielkie dzisiejszego Vlogmaska w formie takiego podsumowania odnośnie Cyberpunka. I ja wam życzę miłego wieczorku raz jeszcze i trzymajcie się. Do następnego. Hej, hej.